Nowy segment początkowy. Jakiego mamy dinozaura? I na koniec będzie rozwiązanie. Mogą zgadywać przez cały nasz program, co to był za dinozaur. Jestem bardzo dobry w udawaniu dinozaurów, to jest moja nowa pasja. Dobra, kochani, 2-0, 2-1, nowy rok, nowa ja, stary Shibu. Witamy Was serdecznie, Jakub Mieszała. Klaudię Kręcisz. I Rafał. Dokładnie tak. Szybko i bez uczucia. Wchodzimy razem w nowy rok. Czemu nie było filmiku świątecznego, zapytacie? Czemu? Jesteśmy leniami. Nie. My tyle pierogów, że spaliśmy całe święta. Nie. Bo wypiliśmy za dużo alkoholu i nie mogliśmy się przebudzić. Nie. Ponieważ nagraliśmy, nawet tutaj wrzucę kawałek. Więc zapraszamy Was do tego stołu. Tak, usiądźcie z nami przy tym wigilijnym stole. Wiesz, no nie musisz być zawsze śmieszny, nie? Chyba to jest śmieszne. U nas będzie przeludnienie, kontynent po prostu się spali, wszyscy będziemy żyli w jakimś klimacie totalnej suszy, woda się skończy, będziemy umierać, a przy okazji Mikołaj nie istnieje. To był mój pomysł. I teraz robimy trailer. O Boże. Nagraliśmy świąteczny odcinek i zrobiłam go już nawet, kończyłam edycję, byłam nawet, nie wiem, tam 15 minucie, po czym wyłączył mi się komputer, a ja nie zapisałam projektu, więc wszystko poszło się, dlatego miałam mały meltdown. Tak, Klaudia miała załamkę, potem się rozjechaliśmy, dlatego nas nie było, ale odpoczęliśmy. A, w ogóle, najpierw, dziękujemy, 600 subskrypcji noworoczne, udało się. Czekaj, mamy. Nie, było. Był? Nie, jest 599. Dobra, będzie 600, jak będą patrzeć. I wish I were a bird. 600. Oszukujmy. Ale tak napisane. Jest 600. 600. Jesteście cudowni, cieszymy się, że z nami jesteście. I jakie jest postanowienie w związku z tym w stosunku do Was? Że 600 subskrypcji? Tak, nie, że nowy rok. A, żeby. Postaramy się odcinki regularnie dla Was. To na pewno będziemy robić. Postanowienie jest takie, że musimy stać się lepsi. Bo dużo osób nam pisze, że jesteśmy super i że szkoda, że tak mało osób o nas wie. Tak mówią. Ludzie tak mówią. Chodzi o to, że moglibyśmy się zastanawiać długo nad tym. Kurczę, co tu jeszcze zrobić, żeby być jeszcze fajniejszy? Znaczy, jak przeskoczyć ten i tak wysoki pułap, który mamy. Tak. Co zrobić? No i jakby... No nie wiadomo by było, gdyby nie to, że niedawno wyszedł super poradnik osoby, która osiągnęła sukces. Więc można... Czekaj, razem zróbmy więc... Dla, no bo przecież nie ma szkoły dla youtuberów ani influencerów. I właśnie dlatego powstał ten kurs. Zdradzę Ci tutaj wszystkie moje tajniki. Z wiedzy trzeba korzystać. Nie, no oczywiście, no jak leży, jak pieniądze leżą na ziemi... To czemu nie podnieść? I wystarczy się tylko po nie schylić. Nie bądźcie frajerami. To są niewyobrażalne. Na wyciągnięcie pieniądze. Ręki o. Macie karierę. O. Ludzie Wam chcą ją dać za rogiem. To jest za jedyne 999 zł! Powiedzmy, o co chodzi? O co chodzi, Kuba? O co chodzi? Karol Fritz Wiśniewski. Tak. Topowy youtuber, obecnie chyba z największymi zasięgami na polskim YouTubie. Tak. Zrobił poradnik, jak zostać numerem 1. Poradnik, który kosztował w przecenie 247 zł, z przecena z 999 zł. Pierwsze zaskoczenie, jakie miałem. 250 zł z 1000? To tak. Jest strasznie duża przecena. Pierwsze zaskoczenie miałem. Ja byłem pewien, że to jest jak te poradniki podrywów, które mają, że 1000 zł, ale teraz kosztuje to 190, tylko przez najbliższe 2 godziny. I że po tych 2 godzinach i tak kosztują tyle samo. Byłem pewien, że to zostanie zmniejszone. I tak, nie? W sensie, że zawsze będzie 190, że nigdy nie nastąpi 1000, że to będzie za 1000 zł. A jednak nastąpiło. Jednak teraz kosztuje 1000. No widzisz, słowny chłopak. Tak. Można się zastanawiać, dlaczego taka osoba wydaje w sumie genialny gdzieś tam, no według siebie tak myślę, podręcznik, jak zostać numerem 1, skoro sam pewnie chce tym numerem 1 zostać. On już nic nie musi. Chcę Ci pomóc. No właśnie dlaczego? Ja się zastanawiam, skąd ten altruizm społeczny. Tysiak! Jaki altruizm? Tysiak! To jest 1000 zł! Klaudia! Że on pewnie za to, że jest numerem 1, zarabia miliony, tak? No. No to dlaczego sprzedaje tajniki wiedzy za 1000 zł tylko? No bo samotnie być na szczycie jest smutno. To dlatego. Trzeba mieć ludzi, z którymi możesz rywalizować. Okej, okay, rozumiem. To właśnie było zaproszenie dla nas. Dostańcie się tu! I to jest ważna sprawa. Bo jak mamy osiągnąć sukces według tego poradnika, tak. Jeśli go nie kupimy? No, a nie kupimy. Sprawa jest prosta.
Tak. Oglądać inne osoby, które kupiły i które go zrecenzują. A jest! Oszukali system, typowe Polaki. Nie wydadzą, ale i tak ocenią. Tak, ale jest mnóstwo takich rzeczy teraz. Kupiłem poradnik Freeza, żebyś ty nie musiał. Szoty są w ogóle z tego poradnika. Zarobiste. Super. My wierzymy Freezowi i dlatego dzisiaj przetestujemy jego rozwiązania, żeby stać się topowym kanałem w jeden odcinek. Znaczy zobaczymy, tak, teraz jesteśmy, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 3 stycznia, liczymy na to, że luty to będzie już tak z 10 tysięcy. Ja myślę, że nie, bo mówi tam o długoterminowym, że trzeba cały czas to robić, ale my to wszystko napchamy tak mocno tego jednego odcinka, że ten jeden odcinek nas wybije już. A, dobrze. To będzie taka zasada. Dobra, okej, dobra. Pierwsza zasada. Czyli patrzymy, nasz goal to jest właśnie luty, 10 tysięcy subskrypcji. Porada numer 1. Jedną z rad jest, żeby co około 2 minuty wrzucać reklamę. My tego niestety jeszcze nie możemy zrobić ale na YouTubie. Ale wyobrażasz sobie co 2 minuty reklamę? Przecież to jest... Klaudio, już musieliśmy mieć dużo reklam teraz, więc musimy to teraz nadrobić szybko. Nie możemy tego... Nie możemy 4 reklamy. Nie możemy tego ustawić. Musimy to teraz szybko coś... A taki product placement. Muszynianka, smak natury. I przechodzimy dalej. Nie sądzisz, że to może być takie troszeczkę wywalające, jak co 2 minuty masz reklamę? Co dwie minuty? Klaudia, my nie jesteśmy od analizy. My jesteśmy od tego, żeby to przetestować. Zobaczymy, jak zareagują ci tam w ogóle. A, to jest super pomysł. Nastaw stoper i będziemy robić reklamę co 2 minuty. Okej. Okay. Przecież oglądasz jeden materiał, który ma załóżmy 10 minut, no to... To jest 5 reklam w jednym materiale. Masz miliona subskrypcji? No nie mam, nie mam. Ile masz? 600. Nie odzywaj się. Nawet nie. Nie ten. Jak to ma dać nam sukces, to będziemy to na robić. Na 600 zrobimy sobie koszulki z napisem 600. Drugi punkt. Jaki jest drugi punkt? Porada numer 2! Drugi punkt jest... kradniemy trendy z amerykańskich... Znaczy nie, przepraszam. Inspirujemy się amerykańskim YouTube'em. Ale umów, no Klaudia, wszystko już zostało wymyślone. Więc można się inspirować własnością intelektualną. Czyjąś? W postaci taką, że ktoś zrobił taki filmik, więc zrobię dokładnie taki sam w Polsce. Dobrze. Uważam, że możemy zrobić to, pójść o krok dalej. No. I w tym odcinku zerżnąć przynajmniej 5, albo z 4, albo z 3. Dużo. Idziemy coraz mniej. Wytniesz sobie tą wersję, która będzie pasowała. Rżniemy. Dobrze. Sprawdźmy amerykańskiego YouTube'a. Teraz, cały czas jest w sumie na topie challenge What's in the box? What's in the box challenge i co? Żeby było super i tak trendy, to ja będę czytała wszystkie te challenge głosem Lexi. Robię tytuł. Dlaczego się Lexi też przypiera? Co ja dotykam ręką? Dobrze, What's in the box challenge. What robimy? Ile to ma wyświetleń? 19 milionów. Sniper Wolf. Proszę bardzo. 9,2 miliona. Reklama! Jak dobrze, że mam super stopper na moim super telefonie Huawei. Zmyślone reklamy, a propos! Brawo! Zmyślone, czekaj, dobra. Czy zauważyliście, tak jak ja, że Kuba ma gładką skórę? To jest proste i ty też możesz to osiągnąć. Seria kosmetyków gładko i bez umycia. Dobra, jedziemy z łuty. Dotykanie. Już? No. Dobra, wsadzam. Co, ja włożę rękę? Będzie wsadzane. Nie. Co? No, to wsadzane. Są nie mów takich rzeczy. Boję się. Boże, ja od razu zniknę. Hej, boję się, co to jest? Co, ja się boję? To pewnie jakiś ten, robala mi jakieś... Boję się. Ej, co to jest? Mokre. To jest drama. Jabłko. To nie jest jabłko? Musisz mówić, co ty jesteś, jaka to jest youtuberka. Nie ma czasu. To nie jest jabłko. Szybko też trzeba robić content. Mamy 10 minut na odcinek. Pomidor. Tak! Wcale nie zauważyłem go w odbiciu. Nie, my nie oszukujemy. To jest wszystko legitnie tutaj zrobione. Pomidor! To był pomidor! Pokaż tak jak beauty tubers. To był pomidor, kochani. Klaudia, ty jesteś szalona, bo Klaudia wie, że ja nie lubię pomidorów. Dała mi pomidora. A mam uczulenie na pomidory. Dobra, możesz. What's in the box?
Łatyna! No, no, co tam może być? What's in the box? Ja nie wiem, co tam może być. Nie. Co tam może być? Ciekawe, co tam może być. Tylko uwalę, bo ci może ugryźć. A? Pewnie wąż. Pewnie wąż. Ziemia na twój pogrzeb. Nie, kawa. A czemu zobaczyłaś? Szukałaś to. No bo już dotknęłam. Nie na tym polega ta gra, Klaudia. Nie na tym jakby... Super, a jak dacie 10 tysięcy lajków pod tym filmem, to już w następnym odcinku pokażemy jeszcze inne szalone rzeczy do wymacania w pudełku. O, już. Reklama. Reklama! Znasz uczucie, kiedy twój pies wchodzi wilgotny do domu? Znasz uczucie, kiedy jego łapki zostają na podłodze? Kup se ścierkę marki Mop. Mop jak pies. Roll Mops. Roll Mops, bo marka psa też jest Mops. Roll Mops. Świetnie, może zatrudnią też nas do reklamy po tym odcinku. Dobrze, dobrze. Kolejny trend. Jaki mamy kolejny odcinek? Lecimy kolejny odcinek topowy. Zaginęłam na 24 godziny. Zajebisty, lecimy. Dobrze. Słuchajcie, kochani, wpadłem na super pomysł, na super pranka specjalnie dla was. Udam, że przed moją dziewczyną, że mnie porwali, ale mieszkamy w kawalerce i że mnie schowali gdzieś w tej kawalerce, że bandyci tu przyszli i że ten, że chcą pieniądze, już napisałem kartkę, którą niby napisali ci bandyci, ona jeszcze o niczym nie wie. Ja teraz zostawię tę kartkę na biurku, gdzie ona później będzie mogła ją zobaczyć i pójdę się schować i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja po wszystkim, tam ukryję kamerę w ogóle, dobra. Postanowiłem, że schowam się w łazience, bo ona tam rzadko zagląda. Ona taka jest właśnie, trochę taka... Oj, czekajcie, muszę kibelek zamknąć. Bo trochę syf mamy. I będę udawał, że jestem pojemnikiem na śmieci. Może spatrzcie. Na. Co to za kartka? Nie było jej tu wcześniej. Porwaliśmy go! Ej, słuchajcie, ona chyba mnie już szuka. Chyba mnie już szuka, ale jeszcze nie wie do końca, gdzie mnie znaleźć. Kuba? Kuba? Kuba, jesteś gdzieś? Kuba? Gdzie on jest? Gdzie on jest, ten Kuba? Gdzie on jest? Gdzie ten Kuba? Kurde, mnie porwali, ej! Oh. Spokojnie, ej, Klaudia! Spokojnie, już widzę, że ty się przeraziłaś, ale się nabrałaś, nie? Ale pranka zrobiłem, patrz, nagrywałem wszystko dla widzów po prostu. Nie porwali mnie, nie przejmuj się. Byłem tu cały czas, udawałem, że jestem koszem na pranie. O nie! Tak! No i taki to prank, kochani, udało jej się mnie znaleźć. Wcale nie byłem porywany. To szalony chłopak. Szalony chłopak. Dobrze. Kolejny trend. Korzystając z tego, że Kuby nie ma na chwilę, to wam powiem, że zrobimy taki prank, że będziemy, że powiemy do niego imieniem innego chłopaka. I zobaczymy, jak zareaguje. Jesteś przygotowany do odcinka? No to jest spoko, nawet się przygotowałem, prawda? Ja też jestem przygotowana do odcinka. Podasz mi tylko lakier do włosów, Janek? Podasz mi lakier do włosów, Janek? Janek? Podaj lakier! Janek! Janek!
Ha, złapałem cię, robiłem, ignoruję moją dziewczynę przez 5 minut prank. Aha! Zostałaś sprankowana! Aha! Kochani, złapaliśmy ją. To śmiesznie się składa, bo właśnie ja cię złapałam na... Ignoruję to, że mój chłopak nie ignoruje challenge prank, ha ha ha. Nie wiem, ja wiedziałem, że ty nagrywasz i ustawiasz kamerkę i zrobiłem prank antyprankowy, który miał polegać na tym, że udaję, że ignoruję dziewczynę po to, żeby ona przyznała się, że mnie prankuje prank. Nie, to nie był taki prank, to był taki prank, to ja już wczoraj o tym pomyślałam, że ja cię nagrywam, że ja powiem tobie, że to nagrywam, żeby powiedzieć to nagrywam, żeby ty, jak będziesz mnie prankował, to żebym ja udawała, że cię prankuje prank. Ale ja wiedziałem, że ty wiesz, że przecież siedzę, więc ja prankowałem cię tym, że udaję, że nie słucham, że ty nie wiesz, że ja wiem, że mnie prankujesz, więc cię sprankowałem. Nie, bo to był taki prank, że ja wiedziałam, że ty wiesz, że ty nie wiesz, że ja wiem prank challenge. Reklama! Jeśli nie wiesz, jak rozkręcić swój kanał na YouTubie, zrób poradnik. Średnia reklama, najlepsza. Dobra, mamy to. To jest w ogóle śmieszne. To jest to, co ty zauważyłaś. We wszystkich tych trendach, które ściągamy z Ameryki, typu właśnie wszystkie takie pranki, emocje, przypadkowe pokazywanie majtek, Freeze uczy nas, żebyśmy ściągali z amerykańskiego YouTube'a, tak? Tak, inspirowali się. Tak, przepraszam. Sam ściągając z amerykańskiego YouTube'a. Tak. Jakby idąc to, to rzeczywiście w 2018 roku i potem w 2020 w lutym Logan Paul również wydał poradnik, jak być YouTuber. Najlepszym YouTuberem na świecie. They say we're entitled and lazy. They tell us to go to college, get a job, retire at 65. I Freeze ściągnął poradnik od Jake Paul. Czyli konsekwentny jest przynajmniej. Jakby to jest taka incepcja ściągania ze Stanów. A krąg życia. A krąg życia coś tam trwa. Czyli teraz praktycznie czekamy na to, żeby Freeze zaczął walczyć z kimś w MMA. Fame MMA. Znaczy nie Fame MMA, tylko MMA. No. Z jakimś profesjonalistą. Najlepiej z tymi. Z tymi, jak oni się nazywali. Jak widzisz, ty nigdy nic nie wiesz. Ty nigdy nic nie wiesz, nie sprawdzasz. Bo ty nigdy nic nie wiesz, nie sprawdzasz. No sprawdzam właśnie sobie. No właśnie nie sprawdzasz. Boże, nie pamiętam raz po prostu. Możesz szczymryj? A możesz, możesz nie? Możesz, a możesz, możesz zamknąć nie? mordę? Zamkniesz nie mordę? Nie mów do mnie takim językiem. Cicho, dawaj. Nie się nie nabijaj z tego. Jeszcze raz. No? No? Możesz powiedzieć? No możesz. No dokończ jak wszystko wiesz. No, no to dokończ na prowadzie. No bo co? No? No i to taka jesteś właśnie, nie? No najlepiej, jestem, taka najlepiej, właśnie jestem. Widzisz, i dowaliłaś mi i teraz sama nie dokończysz, nie? Jak zwykle. Ja wtedy dobra, skończyłam. No to nie już nagrywajmy. Dobrze, będzie. Nie nagrywajmy. Klaudia, chciałem przeprosić, bo wszystkie emocje się we mnie wzburzyły w zasadzie tylko dlatego, że ja już od dawna chciałem powiedzieć ci taką rzecz, że nie wiem, co z nią zrobić, bo ja jestem po prostu z tobą w ciąży. W sensie mam ciążę w sobie, twoją. Ale ja nie jestem gotowa na moją ciążę w tobie. To co, chcesz mnie z tym zostawić po prostu? Z dzieckiem? Przecież ja nie mam pieniędzy, ja mieszkam u ciebie w domu. Ty zarabiasz na wszystko, to jak ty chcesz, żebym ja sobie poradziłem? Co mam teraz z tym zrobić? Nie wiem. Co my teraz z tym zrobimy? Zrywasz ze mną teraz? Zrywam z tobą. Jadę do mojej mamy. I Rafała zabieram, bo Rafał jest mój zawsze. Nie poczekaj. No, tak. Ja też muszę ci coś powiedzieć. Tak, słucham. Ja też jestem ze sobą w ciąży. Bliźniaki. Dwubrzuchowe? Tak. A tak naprawdę was prankujemy. Kupiliśmy sobie psa, dwa pieski zamiast ciąży. Niedługo będą w kolejnych odcinkach, także oglądajcie. A co, idąc poradnikiem Freeza, do tego tytuł powinno być Zostaliśmy rodzicami. Nie. Będziemy rodzicami? I takie USG w tym w thumbnailu, wiesz, takie... Tak, powinno... Nie, jakaś pozycja seksualna też powinna być. To jest pod tytuł... Znaczy nie, albo u ginekologa, ty masz tak... Co ona ma w brzuchu? I to jest właśnie ostatni podpunkt, który nas zafascynował, czyli emocje. Emocje. Mam nadzieję, że wzbudziliśmy w was emocje. Różne. Tą dramą. Przerobiliśmy to szybko i bez I uczucia. I bez uczucia. Tak, tak więc kochani, dajmy sobie czas tak na spokojnie do lutego, żeby... Nabić te 10 tysięcy. No i rozwiązanie konkursu. Przypomnijmy... Przypomnijmy. Zapomniałam o tym konkursie. Pisaliście w komentarzach, kto zgadł, ten dostaje serduszko.
Aha. Nie wiem, jak to rozwiązać, bo ktoś może zobaczyć na końcu po prostu i napisać w komentarzu, ale liczymy, że jesteście... Masz bardzo dobrze przemyślane to. Że jesteście praworządni i chcecie zgadywać po prostu. To jeszcze raz puszczamy dźwięk, ja go już nie powtórzę, więc... Tak. Co I... to za dinozaur? I ten dinozaur to... Abelizaurus! Kto zgadł ten? Dostaje 1000 złotych. Ten dostaje 1000 złotych, na pewno nie od nas, może od rodziców. Kolejny Czego się dzisiaj nauczyliśmy? Nauczyliśmy się, że... Freeze robi incepcję ze swoim poradnikiem. Tak. I... Janek!